babaluga, dzielny tabaluga, zuch i fat. Choć taki maleńki chce ocalić wielki świat. Skory do pomocy, nawet w ogień skoczy. Nigdy się nie lęka, zwalcza zło. A gdy go potrzebujesz, przybędzie raz, dwa. Wkrótce będziesz duży, każdy ci to wróży z nas. Nie bój się i tyle, to dzięki swojej sile fruniesz sam, aż hen do gwiazd. I między planetami nie będziesz nigdy sam. Choć bardzo to daleko, dopełni się twe szczęście gdzieś tam. Magiczna skała. Pełny? Przepraszam, ale ja pracuję od spodu. To o wiele łatwiejsze. Z nami będzie ci weselej. Wszyscy do nas przybiegajcie, cuda, cuda oglądajcie. Mamy największą kolejkę górską. Krzywe lustra, karuzele i różnych atrakcji wiele. Nie wiem. Zapraszamy! Zapraszamy! Witam was w Zielonej Dolinie. Moje uszanowanie. Niezwykle miło nam gościć w tak pięknym miejscu. Dziękuję. Kto nas zaszczycił? O, no tak, gdzie moje maniery? Gustaw, miło mi. Ja i moi przyjaciele przywieźliśmy wesołe miasteczko. Wesołe miasteczko? Tak jest. Jeśli się zgodzicie, chcemy zatrzymać się u was na kilka dni. O tak, proszę. Przybywacie w odpowiedniej chwili. Właśnie skończyliśmy zbiory. Przyda nam się trochę rozrywki po ciężkiej pracy. Zgadzacie się, przyjaciele? Tak, bardzo chcemy. Miluniu, dobrze się bawisz? Uwielbiam takie festyny, muzykę, występy, sztuczki. Ojej, gdzie ja jestem? No tak, musiałem pomylić korytarz. O, nic ci nie jest? W porządku, dziękuję. Jak wspaniale żonglujesz. Ja też bym tak chciała. Wystarczy trochę poćwiczyć. Pokażę ci, to proste. Naprawdę? Tak, na mnie mówią Gucio. Gustaw to mój tata. Ja jestem Milu, nie? Miło cię poznać. To pech, było tak blisko. Jeszcze jedna próba? Zgoda. Wesołe miasteczko? Ho, ho, ciekawe, czy mają jakieś atrakcje dla młodych kameleonów. Mm-hmm. O. I co? Mamy szczęście, idealne miejsce. Jest mnóstwo magicznej skały. Doskonale. Zaczniemy, jak tylko się ściemni. Aha, tego się spodziewałem. Magiczna skała. No. Wceluję. Jeśli zdobędę dla Arktosa magiczną skałę, na pewno zatrudni mnie jako sekretarza. A do czego służy ta magiczna skała? Tak dokładnie, to nie wiem. Ach, magiczna skała. Usłyszałeś o niej przedtem czy po tym, jak dostałeś w głowę? Chcesz powiedzieć, że zmyślam? Tak, albo się przesłyszałeś. Lepiej, żebyś uwierzył. Jest tam magiczna skała. Nie ma. Właśnie, że jest. Nie ma. Jest. Spokój, spokój. Nie ma. Koniec kłótni. Jest, jest. Cicho! A więc ja chcę mieć tę magiczną skałę. A czy mogę spytać, po co, wasza mroźność? Bo jest magiczna. Dlaczego ktoś ma ją mieć, a ja nie? Tak, oczywiście. Mogłem się domyślić. Dobrze. Pamiętaj, co mówiłem i zaczynaj. Udaje mi się. Nie przejmuj się, nauczysz się, musisz poćwiczyć.
Nie, panienko, proszę, żebyś tam nie wchodziła. Dlaczego? Dzieci śpią, hałas może je obudzić. Do jutra. Cześć. Chodź szybko. Proszę pozwolić, że powiem dobranoc i jeszcze raz dziękuję wam za gościnność. To my dziękujemy. To był naprawdę wspaniały dzień. O tak, dla mnie też. Nocujesz dzisiaj w wiosce? Aha, i po całym dniu miłych wrażeń będę spał jak kamień. O, tak jak wszyscy. Synku, to ty bądź cicho. Rozejrzymy się tylko koło ich wozów. Sprawdzimy, czy nie leżą tam kawałki magicznej skały. Zakosimy je. I zakosimy je. Idźmy. A ja na pewno. Duchy! Duchy! Ależ wasza mroźność. A niech to. W nocy w lesie paliły się światła i ktoś się strasznie hałasował? Nie, może po prostu ci się śniło. O, teraz już sama nie wiem. Umówiłam się na lekcję żonglowania. Cześć. Chodź ze mną, Tabalugo, chciałbym ci coś pokazać. Dzień dobry. Dobry. Widzę, że ty też się nie wyspałeś. Tobie też przeszkadzał hałas i światła w lesie? Nie, nic takiego. Ubrudziłeś się. O, niedokładnie się umyłem. Zaczynajmy już naszą lekcję. Zobaczymy, czy coś pamiętasz. Dobrze, no to hop. Chciałem tylko, żebyś wiedział, że te górki to nie jest moja robota. Rozumiem. Żaden kret nie usypałby takich wielkich. A więc skąd się wzięły? Jak można przestraszyć się światełek? Obaj powinniście się wstydzić. Ależ wasza mroźność, akurat to nie my. Ach, tak, 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 bardzo mi wstyd. Mnie też. I żeby mi się to nie powtórzyło. Tej nocy też tam idziemy? Niezupełnie. Wy pójdziecie, ja... Muszę umyć głowę. Co proszę, to ja mam iść z nim? On i ja? Tylko nas dwóch? Masz coś naprzeciw? Nie? Ja zawsze jestem za. Droga wolna. Też mi duch. Postaraj się nie być taką ofermą. Za nimi zaprowadzą nas prosto do magicznej skały. Słuchajcie. Zdawało mi się. Znowu? Co ty robisz? No co? To był niechcący, niechcący. Nie gniewaj się, kolego. Chodźmy. Ty idziesz przodem. Nigdy. Ależ tak. Nie. Dlaczego nie? Przestań już. Nie, ty przestań. Przecież ja nic nie mówię. Czy można spytać, co tutaj robicie? Co robimy? Kompletnie nic. Wyszliśmy na wieczorny spacer. Spacerek i tyle. Prawda, Kej? Szpiegujecie. Chodźcie. Stój! Wracaj do mnie! Nie uciekaj! Zatrzymaj się! Powinienem więcej pracować nad formą. Zatrzymaj się! O mały włos. Uwaga!
do tej pracy się nie nadajesz, papa! Czabalugo! Co się stało? Ja znowu to słyszałam! Chodźmy, pokażesz mi. Aha, niech to. A gdzie są te typki? To było tutaj. Nic się tu nie dzieje. Naprawdę coś słyszałam, słowo. Pewnie ci się tylko... Co to? Nie mam pojęcia. Co to za hałas? Czabalugo, Miluniu, o tej porze takie dziwne hałasy? Mówiłaś, że widziałaś światła. Pamiętasz, gdzie to było? Koło obozu naszych gości. Przepraszam. Halo? Pukałem do wszystkich drzwi, ale w żadnym z wozów nikogo nie było. W takim razie światła i hałas muszą mieć z tym coś wspólnego. Tylko ciekawe co? Oby to nie miało związku z Arktosem. Bo wydaje, że Gucio na pewno nawet nie zna Arktosa. To mój przyjaciel. Nie podejrzewam go, ale wszystko musimy sprawdzić. Co? Znowu uciekliście? Tak, właśnie miałem zamiar przyłożyć im z tej, ale rozglądam się, a pingwin gdzieś zniknął. O, przecież ty zniknąłeś, Śledziłem ich, dlatego byłem niewidzialny. Jestem rozczarowany, Jakubie, bardzo rozczarowany. Starałem się. Na dodatek dzisiaj w nocy nie możesz tam iść. Kichasz co dwie sekundy jak rozgniatany balon. Ależ ja... Wasza mroźność, ja nie potrzebuję tej ofermy zakichanego pingwina. Sam mogę pójść w nocy na zwiady. Tak, odtąd będę więcej na tobie polegał. Na mnie? Tak, tak. Co to? Nic ważnego. Bzyku, teraz ty ich będziesz śledzić. Bzz, mówiłem, że ktoś taki mały jak ja też się może przydać. Znalazłem ich. Tam weszli. Kopią, szukają czegoś. Patrz. Chyba coś znaleźli. Stój! Co wy tam robicie? Cały worek magicznej skały. Co to może być? Nie wiem. Trzeba się dowiedzieć. Wydobywają tę magiczną skałę z głębi ziemi. Oczywiście, że wydobywają z ziemi. Prawie wszystkie skały wydobywa się z ziemi. Tak, z wyjątkiem tej w twojej głowie. A więc mówisz, że z ziemi. Spisałeś się. A ja właśnie mam już pewien plan. Zdaje mi się, kolego, że twoje dni są policzone. Zostanie Arktos i Kay. Ty wylecisz na mróz. Ale jesteś pingwinem, więc chyba to lubisz. Ach, ten katar. Bardzo przepraszam. Tak, tak. Gotowe! Mój diabelsko sprytny plan. Co sądzicie? To bardzo ładny rysunek. Ładny? Tylko co to jest? Chodź ze mną, nie traćmy czasu. I weźmy kilka niedźwiedzi.
My wędrujemy po świecie. Szukamy miejsc, gdzie można znaleźć magiczną skałę. Przecież to kradzież. W Zielonej Dolinie nikt nie kradnie. No to skandal! A poza tym te tunele są bardzo niebezpieczne. Mamy ogromne doświadczenie. Od niepamiętnych czasów wydobywamy spod ziemi tę skałę i nigdy nie mieliśmy wypadku. Gdybyście poprosili nas o zgodę, dalibyśmy wam ją. A tak zabraniam wam więcej kopać w Zielonej Dolinie. Będzie jak sobie życzysz. Daję ci moje słowo. Dobrze. Myślałam, że jesteśmy przyjaciółmi. Jesteśmy. Byliśmy. Jak mogę przyjaźnić się z kimś, kto kradnie? Przepraszam, chciałem powiedzieć ci prawdę. Ale nie powiedziałeś. Nie, pewnie nie będziesz już chciała uczyć się żonglować. Czy ja wiem? O, kiedy już umiesz, to wszystkim możesz żonglować. No, dobrze, spróbuję. Świetnie. Brawo, jesteś w tym coraz lepsza. Posąg! Pewnie znowu kopią! Uciekać! Ziemia się zapada! To wasza wina. Dałeś mi słowo, że nie będziecie więcej kopać. A więc uważasz, że to przez nas? Powiedziałem ci, że my znamy się na tej robocie. A jeśli teraz ktoś pracuje w tych tunelach, to nie ma o niej pojęcia. Szybciej, przyłóżcie się. Jak znajdziecie magiczną skałę, dajcie zaraz znać. Powinienem być w domu. W łóżku. Dobra zabawa. Świetny pomysł, szefie. Korytarz się wali. Może warto podłożyć stemple. To zajmie nam za dużo czasu. Tak, kopmy dalej. No chyba, że masz dość i szukasz wymówki. Zasypie nas i... I nie wyjdziemy. Uciekajmy! Uciekajmy szybko! To wszystko przez ciebie. Przeze mnie? Przez to twoje kichanie tunele się zapadły. Nie, to twoja wina. Jedno jest pewne, że nie moja. Mogłem się spodziewać. Ile tuneli wykopaliście? Jeden czy dwa? 25. I to on nas namówił. O, nabiłeś sobie ogromnego guza. Musimy zasypać wszystkie tunele, zanim się zapadną i zniszczą naszą krainę. Tabalugo! Tabalugo! Dlaczego nam przeszkadzacie? Nie widzicie, że sytuacja jest bardzo poważna? Tabalugo, wiesz, że w tej dziedzinie jesteśmy specjalistami. Pomożemy wam. Można wam zaufać? Nie macie wyboru, a ja wiem, co zrobić. Musimy współpracować. Nie zdążymy. Musimy pracować szybciej. A mam pomysł. A już prawie mieliśmy tę skałę. Stójcie! Jest! Co? Magiczna skała! Sądzę, że w Lodolandii bardziej się przyda. Brawo, brawo, Kate. Proszę, ładna czapka. Co to? Co się stało? Ostatni wózek. Dziękuję wszystkim. Groziła nam poważna katastrofa. Dziękuję ci.
A ktoś ukradł nasze wozy! Gucio i Milunia też zniknęli! Straszne! Wydaje mi się, że widziałem ich w jednym z wozów. Nie martwcie się. Domyślam się, kto to zrobił. Ależ tego jest! I chyba nikt nie zasłużył na to bardziej niż ty, panie. Zastanawiałeś się, co z tym zrobisz? Oczywiście! Co za radość! Proszę wybaczyć, że ośmielam się spytać, co wasza lodowatość zamierza z tym zrobić? Myślałem, że będzie w tym siedział jakiś duszek. Może trzeba powiedzieć zaklęcie? Tak, pewnie tak. Jakie by tu... Sezamie... Abrahadabra? Hokus pokus? Fififum? Flipaty, flopaty, floperty... Co to za magiczna skała, która nic nie robi? Byłoby lepiej, gdyby ktoś, kto powiedział ci o tej skale, najpierw zasięgnął języka, co to jest. Tak. Sądzę, że powinien to zrobić. Co tam? Puszczaj mnie! Jeszcze to! Znaleźliśmy ich w wozie. Proszę, proszę, mieliśmy łódź szczęścia. Powiedz mi, mały artysto, jakie czary robi ta skała? Słucham. Nic im nie mów. W tym miejscu lepiej nie pokazywać. W tym miejscu ja decyduję, co pokazywać. Nic nie powiem. Serio? Straż! Weź uparciuszka i pokaż mu ręksia. Zostaw ją! Zostaw! I co teraz, mały artysto? Bądź uprzejmy i nie nadwyrężaj mojej cierpliwości. To naprawdę nie jest dobry pomysł. Chcesz pokazać! Chcesz zobaczyć? A baluga, czego tu chcesz? W niektórych częściach świata tę czarną skałę nazywają węglem. Pali się! Pali! Tabalugo, mój syn tam został. Już lecę. Ratunku! Uratował go! Uratowałeś mojego syna! Dziękuję, Tabalugo. Dziękuję. Mój pałac, mój najwspanialszy pałac. Okazuje się, Kej, że miałeś rację. To była magiczna skała. Sprawiła, że pałac zniknął. Kej. Wiesz, co poprawiłoby mi humor? Tak, co? Twoja kąpiel. Powstrzymaj go! Zrobię, co tylko chcesz! Proszę, to dla ciebie. O, dziękuję, Guciu. Tak, 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 jest, jest. Mówiłem, że się nauczysz. Cześć. Papa, powodzenia. Przykro mi, że sprawiliśmy wam kłopot. W przyszłości najpierw poprosimy o zgodę na kopanie. Do widzenia. I wróćcie za rok o tej porze. Uważajcie na siebie! Kamzele czekają i każdego zapraszają! Choć jeszcze mały z ciebie smok i drogi masz przed sobą szmat, bierz przykład z najjaśniejszej z gwiazd, by stać się nią za milion lat. Ciepło lepsze jest niż chłód, a Lodoland i król, choć sprytny, już wie, że roztopisz go jak lód. Zobaczymy się znów. Bądź zdrów! Opracowanie Telewizja Polska, Agencja Filmowa. Reżyseria Andrzej Bogusz. Tłumaczenie i dialogi Dorota Dziadkiewicz. Dźwięk Jakub Milęcki. Montaż Zofia Dmoch. Kierownik produkcji Monika Wojtysiak. Piosenkę z tekstem Krzysztofa Rześniowieckiego śpiewał Krzysztof Mielańczuk. Wystąpili
Tomasz Bednarek, Tomasz Grochoczyński, Agnieszka Konikowska, Rafał Żabiński, Marcin Przybylski, Krzysztof Szczerwiński, Janusz Bukowski, Krzysztof Bauman, Mirosław Jękot, Jacek Jarosz, Iwona Rulewicz i inni.